Halo, z tej strony Pedro, a w tym materiale przepalę cały swój ekwipunek Myfikali na 13%, dlatego zachęcam was do oglądania tego materiału, bo naprawdę odcinek jest nieziemski. Z tego co liczyłem, to jest 644 Myfikale i 644 Myfikale przerobię na 13% w maszynie Golden. Ale jeszcze przed tym chciałbym wam zrobić konkurs na najlepszego w tym momencie peta w grze, czyli Santa Paws w wersji Dark Matter. I jak go wygrać, widzowie, musicie zostawić subskrypcję na moim kanale, musicie zostawić łapkę w górę pod tym materiałem i w komentarzu musicie napisać słowo Golden oraz wasz nick z Robloxa. Będzie to ważne, ponieważ bez tego nie będę mógł wam wysłać peta. Losowanie będzie za 3 dni od wyjścia tego odcinka. Dlatego subskrypcja musi być, łapka w górę musi być i w komentarzu musicie napisać Golden oraz wasz nickname z Robloxa. Widzowie, dobra, lecimy dalej. Jak będzie wyglądał ten odcinek? Mianowicie cały odcinek będzie poświęcony temu, ile tak naprawdę petów uda mi się zrobić z wersji zwykłej na wersję Golden. Jeżeli będzie tutaj bardzo dużo łapek w górę, to nagram następny odcinek, ale z Goldenami, że Goldeny będę przepalał na 13%. I jeszcze warto zostawić subskrypcję, ponieważ codziennie robię tak naprawdę giveaway na takiego najlepszego peta w grze, więc naprawdę warto. Jak widzicie, w moim ekwipunku nie ma żadnego w tym momencie Goldena, żeby test był jak najbardziej wiarygodny. Po prostu będzie to polegało na tym, że spędzę praktycznie cały odcinek w takiej oto maszynie i będę, jak widzicie, przerabiał tutaj pety na 13%. Jak widzicie, failed. Jak też widzicie, mam wszystkie odpalone boosty na dole, super lucky, ultra lucky, ale one oczywiście nie działają. Ktoś tam mnie zbejtował, że się udało, jeżeli ktoś robi w tym samym czasie, oczywiście, no to też są te fajerwerki. Nie mam pojęcia, ile tak naprawdę tych petów z tego wyjdzie. Przerabiam wszystkie pety, czyli Myfikale, te Santa Pausy, przepalam też Silver Dragony i przepalam oczywiście również Silver Stagi. I to wszystko będzie na tym materiale przerabiane. Pewnie sobie odpalę jakiś program, który sam mi będzie to wrzucał, ale też pewnie nie, pewnie sam tutaj będę siedział i będzie to w wersji timelapse'a, tak żeby wam się to dużo wygodniej oglądało, ponieważ to nam mi pewnie zajmie z kilka godzin, bo 640 pety to 4 pety to jednak bardzo dużo. No już mniej, jak widzicie, nie chcę to też siadać. Na samym końcu też powinna być tutaj widoczna liczba, ile petów tak naprawdę udało się zrobić i będziemy wiedzieli, czy 13% skamuje, czy 13% nie skamuje, więc jak na razie żaden się nie udał. Ja lecę, widzowie, w timelapse'a i pewnie zrobię wam jakiś przerywnik w połowie, czy nawet już na końcu, nie mam pojęcia, ale sprawdzimy, więc ile tak naprawdę uda mi się zrobić. Jest pierwszy sukces, więc dobrze, można zacząć tego timelapse'a i widzimy się za chwilę. W tym momencie chciałbym bardzo serdecznie podziękować dla gracza Norbix123412 oraz dla Offline'a z Discorda za to, że dali mi bardzo dużo petów na giveaway'e, konkursy dla was. Dziękuję wam bardzo serdecznie, chłopaki, i zobaczcie timelapse, jak przepalałem swoje pety. Dobra, widzę, podczas tego, jak właśnie w tle widzicie przepalanie moich 644 myfikali, chciałbym wam powiedzieć o kilku bardzo ważnych rzeczach. Mianowicie, jak pewnie też dobrze możecie widzieć, ja mam bardzo, ale to bardzo dużo myfikali w wersji Rainbow, które mają statystyki, no tak powiedzmy, około 100 miliardów, czyli 100B, i chciałbym je wam wszystkie rozdać, ponieważ mi są one totalnie zbędne, totalnie niepotrzebne, nie chcę mi się ich sprzedawać, a po prostu zalegają czy w moim ekwipunku, czy w moim banku. I teraz wpadłem na taki pomysł, że może bym zorganizował, no nie wiem, w środę, może w czwartek, coś takiego jak live, na którym będę wam rozdawał te pety. Każdy, kto się dostanie na mój serwer, każdy, kto wejdzie na serwer, będzie takiego peta dostawał. Robiłem już taką akcję wcześniej, jak był update Fantasy, z tego co pamiętam, i przyjęło się to całkiem, ale to całkiem w porządku, całkiem fajnie. I moje pytanie właśnie jest do was, czy chcielibyście znowu taką serię, gdzie właśnie rozdawałbym, bo tych myfikali Rainbow, no nie wiem, na pewno by mi na jeden live starczyło, ponieważ tam nie wiem ile ich będę miał, około 500, 600, to pamiętajcie, że codziennie robię openingi za 10B, 15B, no to zależy, jak mi się chce farmić, no to zrobię większy opening, jak nie, no to zrobię mniejszy. Musicie o tym pamiętać, widzowie, bo to jest naprawdę, ale to naprawdę mega ważne i fajnie, bo jakbyście o tym pamiętali, że taka akcja może być, tylko zostawcie pod tym materiałem, nie wiem, dużo łapeczek w górę i dużo subskrypcji, to na pewno o czymś takim pomyślę. Napiszcie też w komentarzu, czy właśnie chcielibyście taką akcję, nie wiem, napiszcie drugi czy tam trzeci komentarz, fajnie, bo jakbyście obejrzeli cały ten materiał, bo to też by mi pokazało, też by ten filmik wybiło wyżej i też bym wiedział od większej ilości osób, czy chcecie taką akcję, czy nie, czy po prostu byście weszli na takiego live'a, bo środa jest dniem wolnym.
Dodatkowo chciałbym też zareklamować moją grupę na Robloxie, do której link macie w opisie. Naprawdę jest tam nowa kolekcja świątecznych ubrań, jest 10 różnych koszulek i chcę na to 20 Robuxów każda i po prostu widzowie, dzięki tym koszuleczkom moje giveawaye są większe, moje konkursy są większe i dzięki temu się rozwijamy, więc macie link w opisie. Serdecznie was zachęcam na tą grupę, bo naprawdę warto. Co do tego przepalania petów, jak możecie zobaczyć, bardzo dużo fiuzów się fiuzów. No wiecie o co chodzi, zmieny na golden nie wychodzi. Dlaczego to nie wychodzi? No ponieważ to jest tylko i wyłącznie 13%. Powiem wam tak widzowie, no to już taki szybki spoiler dla osób, które oglądają tego timelapsa. Po prostu nie róbcie tego. Dlaczego tego nie róbcie? To po prostu nie warto. No wiem, że dużo z was nie ma tyle myfikali ile ja, bo mi te myfikale zalegają totalnie w ekwipunku. Ja już się powoli zastanawiam, czy nawet sobie nie wyłączyć dropu tych myfikali, bo ich jest po prostu widzowie za dużo. Ja już w banku w tym momencie mam 950 petów. Fakt faktem, że są tam też pety indeksowe, te które zbierałem do indeksu, ale widzowie, też są oczywiście tam już te myfikale rainbow, moje ekwipunki też naprawdę już pęka z tych petów, z tych myfikali, cały czas się przerabiam na goldeny, rainbowy, właśnie teraz macie materiał, tak naprawdę wiecie, no to jest marnotrawstwo tych myfikali, co ja teraz w tym momencie z nimi robię, ale mi ich nie szkoda, bo ich mam naprawdę bardzo dużo, a to co z tego powstanie tak naprawdę albo poleci na kolejny odcinek, gdzie będę właśnie robił takiego fuse'a z goldenami, napiszcie czy chcecie właśnie taki fuse z goldenami, albo właśnie poleci do was na tym live'ie, ale musi być bardzo fajny odzew pod tym live'em, więc możecie zaprosić znajomych, będę wam za to bardzo wdzięczny, jeżeli wasi znajomi też obejrzą ten filmik i jeżeli właśnie też napiszą komentarz, że tak, chcemy takiego live'a, no i wtedy będę miał już 100% pewność, żeby takiego live'a zrobić, a środa jest wolna, więc wydaje mi się, że większość z was powinna wbić na takiego live'a, przynajmniej by była, więc no to już zależy tak naprawdę ta decyzja z tym live'em od was, od waszego tak naprawdę, no co będziecie chcieli, tak ja zrobię, bo live'y mają być dla was, nie dla mnie. Live'y ma wam się fajnie i przyjemnie oglądać. Dobra, widzę, bo jeszcze tutaj powoli to kończy, więc ja się z wami żegnam i powiem wam coś zaraz. Okej, ja więc jestem już po przepaleniu wszystkich moich myfików. Wszystkie myfiki zostały przepalone, jak widzicie nie ma tutaj totalnie nic. I też jak widzicie udało mi się zrobić z tego 92 pety, co jest według mnie bardzo dobrym wynikiem. Spodziewałem się dużo mniejszej ilości petów. Jak widzicie to są moje wszystkie goldeny. W następnym materiale właśnie tego typu będę te wszystkie goldeny przepalał tak właśnie na rainbowy tak samo. Jestem ciekawy czy tamta maszyna też działa podobnie. Z tego co liczyłem 92 pety to naprawdę jest bardzo dobry wynik i naprawdę chciałbym, żeby każdy tego spróbował. Rolowanie zajęło mi aż 1 godzinę, tak widzowie, całą godzinę zajęło mi przerabianie zwykłych petów na pety golden, więc nie jest to opłacalne ani pod względem petów, ani pod względem czasu, więc po prostu tego nie róbcie widzowie, to będzie taka lekcja, nauczka, nie wiem jak to, jak zwał, tak zwał dla was, żebyście po prostu tego widzowie nie robili, ponieważ nie ma sensu, nie warto przepalać pety na 13%, serio, już lepiej sobie przepalić na 88%, bo taki sposób ja preferuję. Robiłem jakieś 2 miesiące temu odcinek, gdzie właśnie porównywałem te procenty, no i zastanawiam się, czy nie zrobić takiego odcinka jeszcze raz, dlatego napiszcie mi o tym w komentarzu, czy chcecie taki właśnie odcinek. Dodatkowo ja, jeżeli skipnęliście ten filmik od początku do końca, no to na samym początku był giveaway na takiego Santa Pausa, więc musicie sobie jeszcze raz go przeskipować. I co wam mogę powiedzieć, w opisie jest link do mojej grupy na Robloxie, gdzie jest nowa kolekcja świątecznych koszulek, kosztuje one 20 Robuxów i w opisie jest też link do Discorda, zachęcam każdego do wbicia, są tam konkursy na Robuxy, na pety, gemy, kontakt ze mną, prywatne serwery do Pet Simulator X, tam jest wszystko, czego dusza zapragnie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Napiszcie mi, czy też przepalaliście swoje myfikale na 13%. Do następnego razu. Siemano.